Mazowsze Chopina. Kraina niepowtarzalnego uroku nizinnego krajobrazu i malowniczych pejzaży nad Wisłą. Szachownice pól poprzecinane rzędami rosochatych wierzb. Kapliczki na rozstajach dróg, szlacheckie dworki i wiejskie kościółki oraz nieliczne strzechą kryte chaty. Mazowsze to wschody i zachody słońca nad Wisłą. To zapach mazowieckich lasów i pól. To radość obcowania z przyrodą dla szukających tu inspiracji poetów, malarzy i kompozytorów. Zapraszamy na wycieczkę śladami Fryderyka Chopina do miejsc, w których wybitny polski kompozytor bywał. Mekką wielbicieli Chopina jest szlachecki dworek w Żelazowej Woli. W cieniu rozłożystych kasztanowców, wśród pieczołowicie odrestaurowanych alejek parkowych, można posłuchać latem chopinowskich etiud, polonezów, mazurków. Tu znajdują się cenne pamiątki rodzinne oraz nowoczesne centrum informacji o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Niespełna 10 kilometrów od Żelazowej Woli, wśród pól i rosochatych wierzb, niczym zamek warowny góruje nad okolicą odrestaurowany kościół w Brochowie. Na uwagę zasługują przywrócone do dawnej świetności wnętrza, oryginalne freski oraz pamiętająca czasy Chopina drewniana figurka Chrystusa. Odwiedzamy położony wśród kilkusetletnich dębów pałac w Sannikach. Aktualnie restaurowany, wkrótce stanie się perełką turystycznego szlaku Fryderyka Chopina. Podróżując po Mazowszu, podążając szlakiem wojaży młodego Fryderyka, trzeba odwiedzić Płock. Nad dawną siedzibą książąt mazowieckich, miastem malowniczo położonym na wysokiej skarpie nad Wisłą, góruje katedra. Szczególnie pięknie prezentuje się po zmierzchu. Dzieciństwo i młodość Fryderyka Chopina związane było jednak głównie z Warszawą. Tu znajduje się najwięcej pamiątek i miejsc związanych z życiem kompozytora. Spacerując krakowskim przedmieściem i zaułkami Starego Miasta, odnajdujemy klimat starej Warszawy, znany z utworów Bolesława Prusa i pełnych młodzieńczych uniesień listów Fryderyka Chopina. Dzisiaj Warszawa jest tętniącą życiem metropolią, stolicą Polski i Mazowsza. Siedzibą parlamentu, władz państwowych oraz najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych. Tu występują renomowane orkiestry symfoniczne, gwiazdy światowych scen operowych oraz najpopularniejsi artyści estradowi. Tu tradycyjnie co 5 lat odbywa się Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Tu działa Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz posiadające największe na świecie muzealne zbiory – Muzeum Chopina. Czymś więcej z pewnością niż faktem biograficznym i też więcej niż tylko symbolicznym pozostaje to, iż rodzina Fryderyka Chopina związana była z małym dworkiem w centrum Mazowsza, z Żelazową Wolą. Tak naprawdę jednak historia małżeństwa Mikołaja Chopina z Justyną Krzyżanowską rozpoczęła się w roku 1806 w nieodległym od Żelazowej Woli Brochowie. W tamtejszym kościele parafialnym małżonkowie Chopinowie wzięli ślub. Potem zamieszkali w owym symbolicznym dworku, symbolicznym dla nas teraz w Żelazowej Woli, gdzie przyszło na świat ich dwoje pierwszych dzieci. Po roku małżeństwa pierwsza córka, Ludwika, a 3 lata po niej Fryderyk Franciszek. To miejsce, które dziś odwiedzamy i które nazywamy Dworkiem Chopina, w czasach, gdy urodził się Fryderyk Franciszek, było zaledwie częścią większego założenia należącego do rodziny skarbków. Była to oficyna. Ale tam właśnie mieszkali Chopinowie. Mikołaj zajmował się nauką francuskiego, a jego żona Justyna prowadziła skarbką dom. Z
tamtych czasów oprócz dworku pozostała nam do dziś bardzo istotna kontrowersja. Spieramy się o to, czy Fryderyk Franciszek urodził się 22 lutego czy 1 marca. Ten spór pewnie nigdy do końca nie zostanie rozstrzygnięty, choć matka kompozytora wskazuje na tę późniejszą datę. W biografii Fryderyka Chopina i rodziny Chopinów Brochowski Kościół pojawia się raz jeszcze. 23 kwietnia 1810 roku, i ta data nie budzi już żadnych wątpliwości, mały Fryderyk otrzymuje tam sakrament chrztu. Czas, który rodzina Chopinów spędza w Żelazowej Woli, to zaledwie rok. Po tym pierwszym roku życia Fryderyka, jego rodzice przenoszą się do Warszawy, gdzie Mikołaj otrzymuje posadę nauczyciela języka francuskiego w warszawskim liceum, a państwo Chopinowie zamieszkują w wówczas bardzo okazałym Pałacu Saskim, mieszczącym się przy Placu Saskim w Warszawie. Tam też przychodzą na świat dwie młodsze siostry Fryderyka, Izabela i Emilia. Dzisiaj po Pałacu Saskim pozostał tylko niewielki fragment, symboliczny, bo mieszczący grób nieznanego żołnierza. Warszawski Dom Chopinów był miejscem, gdzie spotykali się intelektualiści, profesorowie. Był miejscem, gdzie żywo tętniło życie kulturalne i muzyczne. Nic dziwnego, że w takiej atmosferze bardzo wcześnie objawił się muzyczny talent Fryderyka. Najpierw lekcji gry na fortepianie udzielała mu starsza siostra Ludwika, ale wkrótce pojawił się w jego życiu pierwszy nauczyciel, zatabaczony Czech Wojciech Żywny. Plac Saski i pobliskie krakowskie przedmieście było wielkim salonem kulturalnym Warszawy. Gdy w 1817 roku wielki książę Konstanty w Pałacu Saskim urządził koszary, liceum przeniosło się do budynku Pałacu Kazimierzowskiego. Tam też wraz ze szkołą przenieśli się Chopinowie. W oficynie tego pałacu znaleźli swoje kolejne mieszkanie. I było to kolejne warszawskie miejsce w biografii Chopina, gdzie mógł on zanurzyć się w atmosferze intelektualnej i artystycznej miasta, miasta przeżywającego wówczas swój wielki rozkwit. Tylko kilka miesięcy i zaledwie 5 minut spacerem dzieliło miejsce, w którym Chopinowie zamieszkali, od miejsca, w którym Fryderyk Chopin dał swój pierwszy publiczny koncert. To było w Pałacu Radziwiłłowskim, zwanym później Namiestnikowskim, miejscu, gdzie obecnie mieści się siedziba prezydenta Rzeczypospolitej. Sukces tego warszawskiego debiutu otwiera przed Fryderykiem perspektywę swoistego tournée po pałacach i salonach warszawskiej arystokracji. Koncertuje więc w licznych warszawskich pałacach, które szczęśliwym zrządzeniem historii wciąż obecne są w panoramie naszego miasta. Pojawił się w Pałacu Potockich na krakowskim przedmieściu. Jest także ślad jego obecności w dawnej resursie kupieckiej i siedzibie Towarzystwa Dobroczynnego. Do dziś ten budynek przyciąga uwagę napisem Res Sacra Miser na swojej fasadzie. Bardzo szczególnym miejscem, w którym występował Fryderyk Chopin przed wielkim księciem Konstantym, był warszawski Belweder. W 1823 roku Fryderyk Chopin zdaje do czwartej klasy warszawskiego liceum. Z tego też czasu dowiadujemy się o nowym zajęciu, jakie otrzymuje. Pisze o tym z dumą do swego przyjaciela Jana Białowłockiego. Zostałem organistą liceiskim. Moja żona zatem, jako też i wszystkie dzieci, z dwóch przyczyn szanować mnie muszą. Ha, mości dobrodzieju, co to ze mnie za głowa? Pierwsza osoba w całym liceum po księdzu proboszczu. Chopin grywa też w kościele ewangelickim. W maju 1825 roku prezentuje się tu przed carem na niezwykłym instrumencie Eolo Melodiconie. Choć większość czasu spędza w Warszawie, to w 1826 roku udaje mu się powrócić do miejsca swych urodzin. Wakacje, lato spędza w Żelazowej Woli. Warszawski okres życia Chopina to czas, gdy komponuje, gdy gra na fortepianie, uczy się. To także czas, gdy rozwija się jego życie i kontakty towarzyskie. Wszak rodzice Chopinów prowadzą pensję dla chłopców, ma więc najodpowiedniejsze towarzystwo, można by rzec, w zasięgu ręki. Ale jest Fryderyk także bacznym, uważnym i potrafiącym właściwie wartościować obserwatorem życia. Tego życia patriotycznego, kulturalnego, społecznego. Do najważniejszych wydarzeń, jakie wówczas stają się jego udziałem, należy pogrzeb Stanisława Staszica. Rok 1826, warszawskie Bielany.
Chopin donosi potem w jednym z listów do przyjaciół, że jak relikwie przechowuje kawałek togi Staszica. Wielka to postać, a Fryderyk miał tego pełną świadomość. W 1826 roku zapisuje się na uniwersytet i do Szkoły Głównej Muzyki. Tam pogłębiać będzie swą edukację ogólną, humanistyczną, ale także tę, która otworzy przed nim świat muzyczną. Trafia do klasy Elsnera. Sukcesy, jakie osiąga Fryderyk, przyćmiewane bywają także momentami trudnymi, dramatycznymi. W 1827 roku umiera Emilia, utalentowana literacko młodsza siostra Fryderyka. Być może dla zatarcia tych smutnych wspomnień rodzina po raz kolejny zmienia warszawskie mieszkanie, tym razem przeprowadzając się do oficyny Pałacu Krasińskich. Pozostają jednak cały czas przy krakowskim przedmieściu. Choć życie rodziny Chopinów w Warszawie toczyło się w kręgu i blasku warszawskiego uniwersytetu, to przecież wakacje Chopinowie chętnie spędzali poza miastem, odwiedzając mniej lub bardziej odległe zakątki Polski. W roku 1827 Chopin wyruszył w taką wakacyjną podróż w kierunku Gdańska. Po drodze odwiedził ciekawe, piękne zakątki Mazowsza. Zatrzymał się m.in. w Płocku. Warto wiedzieć, że w owym czasie w płockiej katedrze otwierano właśnie grobowce polskich królów Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Prawdopodobnie Chopin odwiedził płocką katedrę, podziwiał piękne widoki Wiślanej Skarpy. W liście pisał: dziś więc jestem w Płocku, jutro w Rościszewie, pojutrze w Kikole, parę dni w Turznie, parę dni w Kozłowie. Chopin, zdaje się, lubił podróżować, mimo iż dyliżanse nie należały ani do szybkich, ani wygodnych środków komunikacji. Musiał jednak je polubić, by poznawać i odkrywać nowe miejsca. W 1828 roku odbył kolejną taką podróż, która zaprowadziła go do Sannik. Pałac, który dziś stoi w Sannikach, nie jest już dokładnie tym budynkiem, który odwiedził Fryderyk Chopin, ale duch tego miejsca pozostaje z pewnością ten sam. Rok 1829 to moment, gdy Fryderyk Chopin otrzymuje swego rodzaju certyfikat samodzielności i dojrzałości artystycznej, dyplom Szkoły Głównej Muzyki z entuzjastyczną recenzją postępów wypisaną przez Józefa Elsnera. 29 rok to także moment, gdy wyrusza w swą pierwszą ważną podróż artystyczną za granicę. Trafia do Wiednia, ale nie jedzie tam jako zahukany prowincjusz z nieznanej nikomu Warszawy. Pamiętajmy, że na warszawskim uniwersytecie posiadł wszechstronne wykształcenie nie tylko muzyczne, ale także humanistyczne. Jest więc obywatelem świata. Po powrocie do Warszawy znowu bardzo wiele koncertuje, występuje w warszawskich salonach i pałacach, ale odwiedza także warszawskie kawiarnie, Honoratkę i Telimenę. Warszawskie lata twórczości Fryderyka Chopina to czas, gdy powstały wszystkie jego utwory na fortepian z orkiestrą. W 1829 roku miał miejsce jego najważniejszy koncert warszawski w sali Teatru Narodowego, który wówczas mieścił się przy Placu Krasińskich. Na ten koncert Fryderyk Chopin przygotowywał wykonanie swego koncertu F-moll op. 21, oznaczonego numerem 2, ale w chronologii wcześniejszego niż koncert E-moll oraz owej fantazji potpourri na tematy polskie w tonacji A-dur. Ten koncert okazał się wielkim sukcesem. Maurycy Mochnacki, który był bacznym i kompetentnym obserwatorem życia muzycznego, napisał w recenzji, która ukazała się dzień później, dzień po koncercie w Kurierze Polskim: zaiste, daleko rozgłosi swoje imię, kto w młodych latach tak zaczyna. Chopin zaczyna się szykować do kolejnej podróży, tym razem już nie tylko do Wiednia, ale dalej. W planach pojawia się Paryż, Włochy. 2 listopada Chopin opuści Warszawę. Wyjeżdża dyliżansem do Wrocławia. Na rogatkach miasta żegnali go przyjaciele, rodzina, a Józef Elsner przygotował wykonanie specjalnie na ten moment napisanej kantaty. Tak wyglądało pożegnanie Chopina z Warszawą, ale zarazem także z ojczyzną. Ostatni ślad, jaki Chopin postawił na obecnej ziemi polskiej, to Wrocław. Potem jego droga poprowadziła poprzez Niemcy do
Paryża, gdzie spędził resztę swego życia. Po śmierci do Warszawy powróciło jego serce, przywiezione potajemnie przez siostrę Ludwikę. Początkowo anonimowo spoczęło w filarze kościoła Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu, w pobliżu tych wszystkich miejsc, w których toczyło się warszawskie życie Chopina, więc w pobliżu uniwersytetu i mieszkań rodziny Chopinów. Choć kościół Świętego Krzyża został prawie całkowicie zrujnowany, Niemcy wydobyli urnę z sercem Chopina z ruin kościoła i uroczyście przekazali arcybiskupowi Szlagowskiemu. Wtedy serce Chopina znalazło schronienie na plebanii kościoła Świętej Jadwigi w Milanówku. Ocalone z pożogi wojennej, serce to do dziś tkwi w murach warszawskiego kościoła z inskrypcją "Tam skarb twój, gdzie serce twoje". Mimo historycznego i kulturalnego kataklizmu, jakim dla Warszawy była II wojna światowa, to miasto bardziej niż jakiekolwiek inne miejsce na świecie zasługuje na miano miasta Chopina. Pomnik dłuta Wacława Szymanowskiego powrócił na miejsce w warszawskich Łazienkach. Serce Fryderyka Chopina ponownie obecne jest w kościele Świętego Krzyża, starannie odbudowanym po wojnie, tak jak cały Nowy Świat i krakowskie przedmieście. W Warszawie działa Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, na nowo otwarte zostaje nowoczesne Muzeum Chopinowskie, a także Centrum Chopinowskie, w którym swe siedziby znajdą najważniejsze instytucje zajmujące się kultywowaniem tradycji i dziedzictwa chopinowskiego. Warszawa to miasto konkursów chopinowskich organizowanych co 5 lat, a także dorocznego festiwalu jego imienia. Ale Warszawa to także stolica Mazowsza, Mazowsza chopinowskiego. Żelazowa Wola i Brochów, odrestaurowane, z nowym zapleczem turystycznym, przyjmować będą turystów i gości zarówno w dworku, jak i w odrestaurowanym kościele parafialnym w Brochowie i w Centrum Edukacji Mistrzowskiej. Także sanniki na nowo zajaśnieją pełnią swego blasku. Odwiedzając Mazowsze, trzeba zajrzeć do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu lub skansenu Wsi Radomskiej. Fryderyk Chopin wprawdzie nigdy tam nie był, ale można tu odnaleźć autentyczne zabytki mazowieckiej architektury i sztuki ludowej, koloryt wiejskich zagród, rybackich stanic, blask szlacheckich dworków z czasów młodości kompozytora. Na mazowieckiej wsi, wśród łanów zbóż, wśród szumu wiatru i w brzasku porannych mgieł, usłyszeć jeszcze można ludowe melodie. Wspomnienie mazowieckich klimatów. Nutki z pięciolinii polonezów i skocznych mazurków Fryderyka Chopina. I to jest właśnie Mazowsze. Mazowsze Chopina.